Zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych nowości, o ile tych dobrych nowości, a nie tych badziewnych nowości, nadróbmy rok 2021. Jeszcze nadróbmy sequel do New Man's New Song Same Shit. No cóż, długo nie było jakiejś dobrej płyty, a póki co baraki w Empiku dopiero 11 maja! Dzięki Epic! Zresztą musiałbym jeszcze sprawdzić, czy faktycznie ta płyta te można zdobyć tak normalnie do rączki, a jak nie, to trzeba, wiadomo, przez internet kupować. Ech, kiedy to... Dojdziemy do momentu, kiedy można kupić niektóre wydawnictwa łatwiej i wygodniej niż na Allegro. Ale wracając, dzisiaj to trochę trzeba nadrobić. 2021. No i przyszła pora na drugą część. New Man, New Song, Same Shit, czyli kontynuacja pierwszego. Właśnie płyty o tym samym tytule. Była nawet już recenzja i pewnie gdzieś się tu pokaże. I wracając do tutaj, ta pierwsza płyta była naprawdę dobra. No może nie jest to arcydzieło, no nie przeginajmy pan. Ale jednak to wciąż była naprawdę dobry tak zwany featuring. No bo tak, podobnie jak poprzednik, jest to znowu płyta, gdzie występują goście. Tym razem we wszystkich utworach. Więc przyjrzymy się tym wszystkim utworom. No kawałek po kawałku i zobaczymy, czemu druga część może jest i ciut gorsza, ale wciąż fajna. No i ocenimy całość tej sagi. Zaczynamy od czegoś bardziej spokojniejszego i bluesowego zarazem. Jest to Black Hearts Cadillac, który naprawdę zapowiada się dobrze i na dodatek jest no, dobrym początkiem, można by ująć. Ogólnie wszystko składa się głównie z gitar i bębnów. Raczej nie spodziewamy się dodatkowo to. I wokale, które są naprawdę w porządku. Oczywiście dalej mamy ten klimat bluesowy, bo teraz jest Under the Spell z Markiem Ghostem, więc tutaj mamy nieco szybszy klimat, nieco bardziej konkretniejszy utwór, ale wciąż trzymający ten sam poziom. All Hope Has Gone z Blazem Brellerem, Garym Holdem. Tak, tym samym Garym Holdem, który jest frontmanem Exodusa, ale przez jakiś czas zagościł w Slayerze, że? I Jeffem Madnessem Downem. To oczywiście znowu kontynuacja tej spokojniejszej nutki. Jednakże dostajemy oczywiście chóry, które są bardzo odczuwalne, zwłaszcza w refrenie. A skull ring shimmered round a finger. Raven hair, red burning lips, talks about love. No to z bluesowego klimatu przechodzimy na country, a mowa tu oczywiście o Witches Don't Fall in Love z Christopher Ring. Czy to Ring? Dobra, nie wymawiać dokładnie nazwy. I ten utwór można skojarzyć oczywiście, no, że jest oczywiście na playliście o nazwie Jak to jest być nerdem od wszystkiego, do której też będzie link w opisie. I powiem szczerze, że sama piosenka jest bardzo skoczna, nieco weselsza od poprzedników i dużo bardziej przyjemna. Kolejny
kolejnym utworem jest Losing My Blues, który z bluesa i country przeszedł już na hard and heavy, a raczej na bardziej stylowe a la Motherhead. I oczywiście, co zaskakujące, bierze tam udział Abrach. Tak, ten sam koleś, co robi black metal. Co za zbieżność. Chociaż Abrach tutaj nie do końca pasuje i widać, że chłop się nie odnajduje. Kolejnym utworem jest Coldest Day in Hell z Ralphem Glehammerem and Douglas Blairem, czyli utwór, który trochę podchodzi pod country, bo ma tu trochę taki westernowy klimat, ale znajduje się oczywiście na zimowej playliście, którą również można znaleźć w opisie, tak jak tamtą poprzednią. Wracając oczywiście do utworu, jest bardzo dobry i na dodatek bardzo przyjemny. Wokale są oczywiście bardzo dobrze zrobione i ten nieziemski klimat podchodzący już pod wspomniany wcześniej western, ale jednocześnie zahaczający o piekło. Years of the Snake oczywiście kontynuuje to, co robiła poprzednia piosenka. Tym razem mamy tutaj na pokładzie Davida Vincenta. Tym razem nieco mniej pompatycznie, a nieco bardziej spokojniej. Aggression. I tried to make decisions. I couldn't think of anything to write. So I called upon the devil because blessed are. Kolejnym utworem jest Blues and Cocaine. Tak, jest koks. I na dodatek jeszcze mamy do czynienia z tymi utworem La La La. Wiecie, takie, pamiętacie, wspomniałam już przy Mainstream Sellout, jak nieziemsko wkurwiające jest to La La La. W sumie nie wspomniałam w recenzji Mainstream Sellout, że w Mainstream Sellout akurat przez większość czasu to La 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 jest nie do rytmu, a bardziej ultra nieziemsko wkurwia. Na szczęście Blues and Cocaine z Michaelem Gravesem to La 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 akurat jest rytmiczne, dzięki czemu nie ma się wrażenia, że to La 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 było dopisane na siłę, żeby cokolwiek nastukać i wbić te 3 minuty, żeby leciało w radiu! Aczkolwiek jest tu lekki blues, no i dość zauważalne country. Eyes of broken glass, this place you've come to die. Silver Hail Echoes z Randy Blantem z Lab of God na czele. I tak, Randy Blant tu zaskakuje ze względu na to, że jakimś cudem odnalazł się w to słownie w innym klimacie niż zazwyczaj występuje. Wiecie, zamiast takiego metalcore'owego vibe'u mamy tutaj bardziej bluesowo-country balladową pioseneczkę, która akurat jest miłym zaskoczeniem i Blunt bardzo fajnie się wpasował w spokojniejsze klimaty, tak dla odmiany. Goodbye z Alison Wright Gruss i Devinen Tom Soden, jeżeli dobrze czytam. To po prostu ballada, która oczywiście ma bluesowy charakter. Lekko się rozkręca pod koniec, ale wciąż zachowuje swoją spokojną naturę. Również swoją balladową strukturę kontynuuje Angels of Light z Mycore, który oczywiście nieco w środku się rozkręca, dodawając jeszcze dodatkowo solo, które sprawia, że ta piosenka nieco nabrała dynamiki, ale wciąż jest to kontynuowanie tego balladowego go stylu. Ostatnim utworem to Got Your Tones z Chrisem Jordladisem.
Poprawcie mnie w razie czego. Tak, ostatni utwór, co zaskakujące, jest najbardziej dynamiczny z tych wszystkich. Jako jedyny utrzymuje jednakowe tempo. Tak, to jest jedyny utwór, który utrzymuje ten sam poziom tempa jak zawsze, czyli dynamiczny jak cholera. No i oczywiście podsumowując rzecz jasna, no druga część ogólnie wypada ciutkę gorzej niż część pierwsza. No część pierwsza była ciekawsza, fajniejsza, chociaż szczerze powiedziawszy, zawsze też miała lepsze wydanie, bo tu mamy Digibooka, no a tutaj po prostu mamy zwykłego po prostu Digipaka po prostu, więc tutaj można się rozczarować trochę wydaniem, ze względu na to, że no się ono diametralnie różni. Aczkolwiek mimo wszystko dalej trzyma to poziom, zresztą sama płyta utrzymuje mniej więcej to samo tempo, czyli bardziej spokojne, no z wyjątkiem wspomnianego ostatniego utworu, ale też produkcyjnie wypada bardzo dobrze. Nie było tu żadnych mankamentów, które sprawiałyby, że nieprzyjemnie by się słuchało, bo cała produkcja jest na dość wysokim poziomie, wokale brzmią fajnie. Nie licząc Abraha, który się tam nie odnajdywał. I mimo wszystko warto też skosztować drugiej części, by dopełnić tego nergalowskiego snu. 8,5 na 10 to chyba zdecydowanie wystarczy, bo mimo wszystko warto posłuchać, pomimo tego, że jest to ciut gorsza część niż część pierwsza.